Cześć wszystkim, z tej strony Addison Sleepyhar. Tak, wiem, że długo nie było odcinku z aktualizacji, ale to dlatego, że żadna z nich dotychczas mnie tak nie zbulwersowała jak ta, którą mamy dzisiaj. Dlaczego mnie zbulwersowała? Zaraz wam powiem. Ta aktualizacja zdenerwowała mnie dlatego, że dodali nowy wygląd postaci, który jest, no nie ukrywam, nie jest wymarzony, ani też nie jest moim zdaniem ładny. No zaraz wam go przedstawię, w sumie ocenicie sami. No już jak tutaj widzicie, przy jeździe jest taka zgarbiona, znaczy zgarbiona, taka sztywna strasznie. Po prostu zniszczyli ją całkowicie. I stanowczo chciałabym, żeby powrócili do tamtej wersji. Nie jest to jakaś rewelacja. Może poprawili trochę pozycję w galopie i nie wiem jeszcze w sumie. W szybkim galopie też. A tak to powiem wam, że zniszczyli ją masakrycznie. Doszczętnie. Zsiadanie oczywiście też takie sobie. Chodzenie. Spójrzcie na jej głowę. Oczywiście nie mam nic do poruszania się, bo akurat to jest dobre i urealistycznili to. Natomiast, no spójrzcie, bieganie do tyłu już nie jest takie kolorowe. Co więcej dodać? A, no i jak przed chwilą zauważyłam, to powrócili do starej wersji, w której to już nie można się obracać tak, jak było to niedawno przed aktualizacją. Chodzimy w kółko, tak jak no, stara wersja jeszcze z któregoś tam 2015 roku. Co też jest złe. Najbardziej ubolewam nad tą szyją, ponieważ jest za krótka. I to nie wygląda estetycznie. W sumie tak tą postać mogę teraz nazwać jako mutant albo gremlin. No niestety, no Star Stable może się jej postarało, ale na pewno nie wzbudzili zachwytu u mnie. Tak się cieszyłam, gdy była zapowiedź nowych postaci w ogóle. No a teraz w sumie moje uczucia są mieszane. Strasznie mnie zawiedli. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią, szczególnie z tą szyją, ponieważ no, ona nie jest brzydka. Tak już mówiąc prosto, brzydka jest. No i w sumie to tak na tyle, nie? Z tej postaci. Teraz drugą rzeczą, którą odkryłam przed chwilą w aktualizacji, to nowa opcja. Musimy wejść w główny menu oraz opcje. Tutaj Star Stable dodało nową opcję, ukryj gwiazdki na ogłowie tylko dla mnie. Tego bodajże nie było nie było tydzień temu. I moim zdaniem to jest w sumie fajne, bo do editu się przyda, do jakichś seriali, nie wiem. Jak dla mnie to jest akurat plus w tej aktualizacji. No i teraz w sumie nie wiem, czy to wszystko już, czy nie. Najbardziej chciałam się z wami podzielić tą moją opinią na temat tej postaci. I no, nie ukrywam, że będę teraz o wiele mniej wchodzić na Star Stable, będę rzadko dodawać teledyski, ponieważ no sami wiecie dlaczego. Ewentualnie będę dodawać z dzikim koniem, bo na tą postać już się nie mogę patrzeć. Serio, ona jest masakryczna. Ja się modlę, żeby po prostu zmienili ją. Nie wiem jak, po prostu żeby ją zmienili. No i w sumie to tyle. Możecie jeszcze postawić znicz w komentarzu dla naszych postaci kochanych, które nie powrócą już takie same. No i to na tyle. Dziękuję za oglądanie i elko. She's so kawaii and would die for her.